8 edycji Creepy Wyzwania bierze udział 16 autorów, którzy zostali podzieleni na 4 grupy. Po prezentacji opowiadań z danej grupy odbędzie się głosowanie, które wyłoni autorów przechodzących do kolejnego etapu. W tym miesiącu prezentujemy opowiadania Grupy D. Zapraszam do wysłuchania historii autorstwa Kacpra Badiury na podstawie pomysłu Krzyśka Osińskiego. W brytyjskim średniowiecznym miasteczku Shapewood słońce chyliło się ku zachodowi, a ulice powoli spowijała wieczorna mgła. Chłód i zapadający zmrok zdecydowanie przeszkadzały przede wszystkim jednemu mężczyźnie, który musiał w takich warunkach wykonać powierzone mu zadanie. Niespecjalnie pomagała mu w tym maska założona na twarz, w której miał wycięte jedynie dwie małe dziurki na oczy. Żmudne wiązanie sznura na szubienicę było tym, czego Thomas Hubble najbardziej nie lubił w zawodzie kata. Musiał być zawsze dokładny, aby egzekucja przebiegła pomyślnie, nawet w tak chłodne, ponure wieczory, kiedy nagle został wezwany na przygotowanie stryczka. Na placu w samym centrum miasta, pod drewnianą konstrukcją śmierci, zebrała się już pokaźna grupa mieszkańców, głównie zwykłych gapiów, dla których wieszanie było tylko dość osobliwą formą rozrywki. Na tyle ciekawą, że nawet wyjątkowo późna pora nie stanowiła dla nich większego problemu, a z ciemnością radzili sobie za pomocą zapalonych woskowych świec, głównie w kolorze czerwonym, gdyż właśnie takie produkował lokalny wytwórca. Jednak poza pokaźną grupą podekscytowanych gapiów, na placu stało jeszcze kilka osób, które na wykonanie wyroku czekały z zupełnie innego powodu. Wszyscy oni mieli ponury wyraz twarzy. Stali bardziej z tyłu, pogrążeni w złości i rozpaczy spowodowanej śmiercią ich dzieci. Piątki nastolatków, którzy parę dni wcześniej wykradli lokalnemu karczmarzowi miód. Tak się upili, że skoczyli z klifu do morza i roztrzaskali się o skały. Wszyscy z początku uznali to za nieszczęśliwy wypadek. Lecz jedna osoba postanowiła znaleźć winnego. Kat w końcu uznał przygotowanie stryczka za zakończone, więc skinął głową do stojącego obok Sir Paula, urzędnika, który to właśnie oskarżył jedną z lokalnych kobiet o czary i doprowadzenie za ich pomocą do śmierci nieletnich. Po chwili zebrani zaczęli słyszeć tupot konia, a zaraz potem zza jednej z bocznych uliczek wyjechał niewielki powóz, w którym oprócz woźnicy znajdował się strażnik i kobieta w poszarpanej sukni ze związanymi rękami. Była młoda, miała długie, czarne włosy. Jeszcze parę dni wcześniej uchodziła w mieście za jedną z najpiękniejszych kobiet, o której względy starało się wielu mężczyzn, w tym sam Sir Paul. Lecz ta konsekwentnie odrzucała jego względy, co dla tak wysoko postawionego urzędnika było jak policzek wymierzony w jego godność. Teraz jednak kobieta budziła co najwyżej obrzydzenie. Jej twarz była zmasakrowana, a ciało zakrwawione i posiniaczone przez tortury, jakim poddali ją strażnicy. Przez ostatnie dwie doby była bez ustanku bita, parzona gorącym metalem, biczowana i przede wszystkim topiona, aby wymusić na niej przyznanie do winy. Co też w końcu nastąpiło. I Mary Worthy, bo tak miała na imię, pękła i potwierdziła to, co wszyscy chcieli usłyszeć, po czym natychmiast nakazano przeprowadzenie egzekucji jeszcze tego samego dnia. Gdy tylko powóz się zatrzymał, rozległy się krzyki tłumu,
który klął na kobietę, wyzywając ją od dziwek i ladacznic. Wyczerpana Mary wydawała się jednak nic zbytnio z tego nie robić. Po dwóch dobach tortur śmierć wydawała się być w pewien sposób wybawieniem. Jednak kiedy spojrzała na przygotowaną pętlę, zasłabła i utrzymała się na nogach tylko dzięki strażnikowi, który mocno trzymał ją w swoim uścisku. Kiedy w końcu doszła do siebie, powolnym krokiem ruszyła w kierunku podestu ze zwieszoną głową, a szarpiący ją strażnik próbował utorować przejście między mieszkańcami, którzy otoczyli ich i nie ustawali w wyzwiskach, jednocześnie popychając skazaną i plując na nią. Lecz wycieńczona i skatowana Mary cały czas szła w bosych stopach po zimnej, kamienistej ścieżce, nie reagując na ataki, próbując jedynie powstrzymać się od płaczu. Nagle z pomiędzy tłumu wyłonił się mężczyzna, ojciec jednego ze zmarłych dzieci. Miał w ręku wiadro wypełnione krwią i nim ktokolwiek zdążył zareagować, przechylił je nad głową Mary. Zaskoczona kobieta zgięła się pod naporem gęstej cieczy. Zachłysnęła się i upadła, krztusząc się i plując obrzydliwą substancją. Wściekły strażnik doskoczył do mieszczanina i odepchnął go. Zaczął kląć, ponieważ został ubrudzony czerwoną mazią, jednak facet nic sobie z tego nie robił. Masz za moje dziecko, dziwko! Zginiesz w świńskiej krwi, bo tylko na taką zasługujesz! Tłum zaczął chichotać pod nosem, a do Mary podszedł inny mężczyzna, trzymając w dłoni lustro, w którym kobieta zobaczyła swoje żałosne, skatowane i przerażone odbicie. Zobacz, jak kończysz, wiedźmo. Nawet sam diabeł na twój widok skrzywi się z obrzydzenia. Kobieta wpatrywała się w swoje odbicie. Przez chwilę chciała coś chyba powiedzieć, ale ostatecznie tylko zwiesiła głowę, co spotkało się z wrzawą zadowolenia tłumu, który po chwili zaczął skandować: Chwała Mary! Chwała Mary! Chwała Mary! Chwała Mary! W końcu jednak poirytowany strażnik podniósł ją i zaciągnął na drewniany podest, stawiając tuż przy pętli sznura, który Kat przełożył przez jej głowę i zacisnął. Gdy wszystko było gotowe, urzędnik chrząknął ostentacyjnie, aby uciszyć zebrany tłum, który wciąż skandował krwawą Mary. Chwilę to jeszcze zajęło, lecz wreszcie zapanowała martwa cisza. Dnia 20 marca roku pańskiego 1408 popełniono straszliwą zbrodnię, w wyniku której swoje życie stracili Alexander Smith, Anna Watts, George Colin, Tadeusz Wright oraz Elizabeth Pollett. Jak wykazało śledztwo, padli oni ofiarą przebrzydłych, bezbożnych czarów, za które, jak udało nam się ustalić, odpowiada Mary Worthy. W tym momencie wskazał z teatralnym obrzydzeniem na osowiałą kobietę. Pomimo pierwotnego wypierania się wszystkich zarzucanych jej czynów, ostatecznie wiedźma ta przyznała się do praktykowania czarów. Dlatego też sąd skazał ją dzisiaj na śmierć przez powieszenie. Zakończył, a następnie uśmiechnął się do kobiety. Sam Sir Paul nie wierzył w magię i czarownicę, a dzieciaki, które umarły, często zachodziły mu za skórę swoimi durnymi wygłupami, więc w zasadzie ich śmierć była mu całkowicie obojętna. Ale postanowił wykorzystać sytuację i zemścić się za zniewagę na kobiecie i przy okazji zbić kapitał polityczny na skutecznym zwalczaniu wiedźm. Czy masz coś do powiedzenia przed śmiercią, krwawa Mary? Tak.
wyjąkała rozdygotana, słabiutkim głosem, wciąż plując świńską krwią. I tak nie uwierzycie w moją niewinność. Więc dostaniecie wiedźmę, której tak chcecie. Wycedziła, po czym zrobiła chwilę dramatycznej przerwy. Następnie wzięła głębszy oddech i zaczęła mówić doniosłej, głębszym, mroczniejszym, wręcz szalonym głosem. Klnę się na wszystko, co nieświęte, i wzywam demony z najciemniejszych odmętów piekła. Niech wezmą moje ciało i mnie pomszczą za wszystkie krzywdy, których tutaj doświadczyłam. Ton, jakim się posługiwała, był tak upiorny, że cały tłum mimowolnie zaczął się cofać w strachu i drżeć przed tą, z której jeszcze przed chwilą się naśmiewali. Kobieta nie zamierzała się jednak powstrzymywać. Powtarzała kolejne bluźnierstwa, grożąc, że każdy, kto kiedykolwiek nazwie ją jeszcze krwawą Mary, skończy losem gorszym od śmierci. Widząc, co się dzieje, urzędnik natychmiast dał sygnał katowi, aby ten wykonał wyrok. Tomasowi chwilę zajęło zareagowanie, gdyż i on był pod wpływem upiornego monologu. Jednak w końcu przytomniał i pociągnął za dźwignię. Moja śmierć będzie początkiem waszej me... Nie dokończyła, gdyż w tym momencie pod kobietą otworzył się spad i Mary zawisnęła na sznurze. Od tej pory jedyne, co się z niej wydobywało, to agonalne, prawie głuche jęki i odruchowe, nieudolne próby złapania powietrza. Śmierć była powolna i, co widać po telepiącym się ciele, bardzo bolesna. Thomas Humble tylko mlasnął niezadowolony, gdyż przy właściwie przeprowadzonej egzekucji kobieta powinna umrzeć niemal natychmiast przez zerwanie kręgów. A tak dusiła się dobre kilka minut, co oznaczało, że musiał źle przygotować sznur, przez co przysporzył nieszczęśniczce wiele zbędnego cierpienia na koniec życia. W końcu jednak głowa Mary opadła bezwładnie, a ciało już tylko wiatr wprawiał w ruch. Wśród zebranych zapadła głucha cisza. Wszyscy z niepokojem patrzyli na zwisające zwłoki, jakby czekając, co się wydarzy. Jednak kobieta już nawet nie drgnęła, więc urzędnik kazał strażnikowi ją zdjąć i przekazać grabarzowi. Ludzie powoli zaczęli się rozchodzić w ponurych nastrojach. Zazwyczaj po egzekucji byli zadowoleni i wesoło plotkowali między sobą w drodze powrotnej. Lecz tym razem było inaczej. Wszyscy czuli swoisty niepokój, wciąż poruszeni bluźnierczą deklaracją kobiety. A nastrój ten tylko wzmacniał się przez mrok, który opanował całe miasto, gdy tylko słońce zaszło. I nawet czerwone świece zdawały się w tym momencie nie pomagać. Minęły 2 dni. Miasto zdążyło już przejść do porządku dziennego. Większość nawet nie podejmowała tematu straconej czarownicy. Jedynie nieliczni naśmiewali się z całej sytuacji, wzajemnie się licytując, kogo bardziej tamtego wieczoru obleciał strach. Natomiast urzędnik, który doprowadził do skazania i zabicia kobiety, nadal miał z nią pewien problem. A mianowicie grabarz doniósł mu, że ktoś odkopał ciało rzekomej czarownicy, pozostawiając po sobie jedynie dużą dziurę. Sir Paul mocno zdenerwował się całą sytuacją, gdyż to jego zadaniem było odnalezienie ludzi, którzy postanowili wyciągnąć zwłoki. I musiał to zrobić jak najszybciej, aby wieść nie rozniosła się za daleko i nie przysporzyła mu problemów w karierze. Pierwszy dzień tych poszukiwań nie przyniósł jednak żadnych rezultatów.
to też urzędnik wracał do swojej posiadłości bardzo zdenerwowany. Licząc, że po porządnej kolacji z winem oraz po gorącej kąpieli zapomni o bieżących problemach. Gdy tylko dotarł do domu, ku jego zdziwieniu okazało się, że w posiadłości jest kompletnie ciemno i zimno. Pani Bentley? Zawołał swoją pokojówkę, ale nie usłyszał żadnej odpowiedzi. Pani Bentley, co to ma znaczyć? Czemu nie zapaliła pani ani jednej świecy? Pytał wzburzony, mimo że nie miał pojęcia, czy kobieta w ogóle go słyszy. Zaniepokojony przeszedł do kuchni, skąd zabrał niewielki świecznik i zapalił go, aby nie poruszać się po omacku w ciemnościach. Pani Bentley! Pani Bentley! Nawoływał bez ustanku, poruszając się korytarzem. Ale z czasem ton zmienił się z twardego na niepewny, wręcz błagalny, aby kobieta wreszcie dała znak życia. Krwawa Mary. Usłyszał nagle głos młodej dziewczyny za swoimi plecami i od razu podskoczył przerażony. Jednak kiedy zaczął się rozglądać, nikogo obok siebie nie znalazł, poza swoim własnym odbiciem w lustrze. Cholera! Co się dzieje? Ktoś tu jest? Wyłaźcie, gówniarze! Wrzasnął, słysząc śmiech grupy dzieciaków dochodzący z piętra posiadłości. Śmiech jednak nie ustawał. Wydawał się być jednocześnie bliski, ale jakby czymś zagłuszany. Aż nagle mężczyzna uświadomił sobie, że dobrze zna ten śmiech, bo identycznie brzmiała grupa zmarłych nastolatków, zawsze kiedy uprzykrzali mu życie. Momentalnie pobladł, co w efekcie tylko nasiliło śmiech. To niemożliwe. Wydusił z siebie, a świeca wypadła mu z ręki i zgasła. To nie mogą być oni. Oni nie żyją, a duchy nie istnieją. Starał przekonać sam siebie, ale w jego głosie nie było słychać przekonania. W końcu jednak zebrał się w sobie i uspokoił myśli, po czym uświadomił, że najbardziej racjonalnym wyjaśnieniem jest to, że ktoś włamał się do jego domu i przy użyciu durnych sztuczek postanowił go nastraszyć i skompromitować. Bez namysłu pobiegł z powrotem do kuchni, uważając, aby nie upaść w ciemności. Miał możliwość nie ryzykować i uciec po straż, ale wtedy prawdopodobnie zostałby pośmiewiskiem. Jego kariera byłaby skończona. Musiał więc sam uporać się z intruzami, niezależnie ilu ich było. Krwawa Mary! Usłyszał znowu głos, który przeszywał go na wskroś i powodował, że przechodziły go ciarki. Jednak mimo strachu chwycił największy z noży, jaki znalazł, i stanowczo ruszył schodami na piętro, skąd dochodziły śmiechy. Głosy stawały się tym wyraźniejsze, im dalej szedł korytarzem, w kierunku ostatnich drzwi na wprost, prowadzących do łazienki. Poruszanie się bez światła było problematyczne i mężczyzna kilka razy prawie przewrócił się na podwinięciach dywanu, lecz ostatecznie poczuł w swojej dłoni zimną, mosiężną klamkę. Wziął głęboki oddech, po czym gwałtownie wpadł do środka, wymachując nożem na ślepo. Ku jego zdziwieniu łazienka okazała się pusta. Choć jeszcze dziwniejsze od tego, wydawały się być zapalone czerwone świece ustawione na toaletce przy lustrze. Pokaż się! Pokaż się, kimkolwiek jesteś! Wrzasnął, grożąc swoim nożem, na co w odpowiedzi drzwi trzasnęły z potwornym hukiem. Przerażony Paul dopadł do nich, szarpiąc je gorączkowo,
ale klamka ani drgnęła. Był zamknięty. Wtedy po raz trzeci usłyszał głosy nastolatków, dochodzące od strony lustra. Krwawa Mary. Powoli odwrócił się i zdębiał, gdyż w świetle świec nie widział swojego odbicia, a zamiast tego szklana powierzchnia stała się całkowicie czarna, jakby pokryta smołą. Paul zaczął podejrzewać, że zwariował. Szczególnie, iż mrok powoli wylewał się na pokój, połykając kolejne płomienie świec. Wtedy dostrzegł w tej ciemności jakiś kształt. Zbliżył się, aby lepiej mu się przyjrzeć. A coś po drugiej stronie demonicznego lustra stawało się coraz większe, zbliżając się powoli, aż Paul dostrzegł, czym to coś jest. Chciał wrzasnąć, ale strach odebrał mu mowę i zwalił z nóg. Nie, 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 ty nie żyjesz. Bełkotał przerażony, leżąc na ziemi i widząc, jak Mary Worthy, blada, ociekająca krwią i gnijąca, wyślizguje się z lustra, jakby to było jedynie taflą wody. Kobieta o błędnych oczach wywróconych na drugą stronę uśmiechnęła się i zarechotała. To prawda, ona nie żyje. Ale dzięki temu, że nie umarła od razu, tylko dusiła się kilka minut, zdążyłam przybyć na jej wezwanie z miejsca gorszego od samego piekła i opętać to mierne ciało, aby spełnić jej ostatnie, jakże poetyckie, życzenie. Błagam, błagam, nie zabijaj mnie. Cii, spokojnie. Tam, gdzie cię zabiorę, nie umrzesz nigdy. Mimo iż od razu będziesz o to błagał. Ale nie martw się. Czuję, że niezbyt długo będziesz tam ze mną. Sam na sam. Wyszczerzyła swoje czarne zęby. Nachyliła się nad swoją ofiarą i nim Paul zdążył cokolwiek zrobić, mrok z lustra wchłonął ostatni, tlący się płomek świecy. Pamiętajcie, w bezgranicznym mroku po drugiej stronie lustra nie słychać krzyków rozpaczy. Dlatego jeśli postanowicie kiedyś jeszcze zabawić się w krwawą Mary, nie krzyczcie potem. Szkoda waszego gardła. Scenariusz Kacper Badiura. Czytał Jakub Rutka.